Ten kanał tworzymy dla Was, czyli dla prawdziwych miłośników motoryzacji, którzy mają benzynę we krwi. Jeśli kochacie motoryzację, subskrybujcie ten kanał, bo codziennie pojawia się na nim zupełnie coś nowego. Polskie BMW i mniej niż połowa filmu jemu poświęcona, tak średnio bym powiedział. Odcinki fajne, ale 7 minut o BMW to żart. O, jedną rurkę wygięliście i to jest, to ma być wszystko? Znaczy, no trzeba szanować komentarze. Ja, ale ja szanuję, jakby czytam. Jakby znaczy, wiesz, problem jest taki, że jakby tutaj nie zrobimy żadnych wielkich ruchów, bo przewody, które montujemy, to tak naprawdę, żeby założyć taki jeden zwykły wygięty przewodzik, to ja najpierw go demontuję z oryginalnej ramy Bentleya, potem muszę go całego rozprostować idealnie, jakby polecam każdemu to rozprostować, wypłukać w środku, zapolerować, muszę dotoczyć nowe końcówki, na to jeszcze wchodzą takie rureczki, które są rozgniatalne, bo to nie jest przewód rozgniatany, dopasować do auta. Mi zajmuje 1,5 godziny jeden przewód. Moduł, który robiłem do sterowania, zajął mi prawie 20 godzin. Ja nie nagram tych 20 godzin, jak ja robię tą renowację tych zaworów, to jest 20 godzin. Na filmie to jest 10-sekundowe ujęcie założonego elementu. Tak, jakby tutaj cudów nie zrobimy. Most też założyliśmy, mieliśmy problem z regulacją samej główki. Okazało się, że 90-letnia część ma minimalnie uszkodzony gwint, jakby było jajowate. Więc musieliśmy to wszystko najpierw na prasie rozprostować, tej wielkości element, i poprawić gwint, który ma skok na 1,5. Więc spędziliśmy wczoraj cały dzień na tym, nie? Ale jak wam pokażę tą nakrętkę w 10 sekund, mnie wyśmiejecie, ale ja muszę to przyjąć na klatę. Po prostu przy tak starych autach, do których ja nie mogę kupić części, po prostu dziesiątki roboczogodzin, których też nie uważam, że ma sens nagrywanie takich rzeczy mozolnych, no bo nie będziemy każdego przewodu na polerce nagrywać, że pracownik stoi 20 minut, go poleruje i zrobimy godzinny materiał z polerowania przewodu, bo to będzie nudne, więc po prostu jest bardzo specyficzny, Patryk, projekt i... Ale mi nie musisz tłumaczyć, jakby ja się odnoszę do komentarzy, ja to rozumiem, jakby wiem, ile to trwa i wiem, jakie jest poświęcenie, natomiast z drugiej strony jakby rozumiem też Was i jak czytam komentarze, to rozumiem, że niektórzy mogą powiedzieć, naprawdę, bo kiedyś to się działo, a teraz to jest jeden przewód. Więc dlatego odnosimy się do tego, jak to wygląda. Znaczy, wiesz, też kolejność tych działań jest taka, ja wiem, że jakby gdyby to była telewizja, to byśmy teraz już robili blacharkę, karoserię i co tydzień byśmy widzieli kupę blachy, byśmy się wszyscy cieszyli. Natomiast ja podjąłem skrupulatnie z Tobą decyzję, że my robimy tą mechanikę na gotowo, tak? Ten centralny układ smarowania nie istniał. My go nie mieliśmy, tak? Więc tak, musimy wszystko od nowa odtworzyć. Części trochę w muzeum znaleźliśmy, no ale te elementy są w dramatycznym stanie, więc to trzeba po prostu wszystko wytoczyć, dorobić. Tego nie ma, tak? Teraz robimy cały układ tych hamulców mechanicznych, którego też nie miałeś. Części, które zdobyliśmy, nie wszystkie były od 19:1, były od zwykłej 19, więc one były z przodu belki. Więc ja jakby na podstawie tych wałków toczę nowe wałki. Kolejny tydzień zajdzie na tym, a w telewizji ja pokażę wałek gotowy. No bo jakby no nie jestem w stanie cudów tutaj zrobić medialnych z tego, co ja robię teraz. Nie uważam też, żeby było sens nagrywać, Patryk, 3 godziny, jak robimy ja ten wałek. Ja też tak uważam, bo... natomiast jakby z szacunku do widzów, jakby dlatego poruszamy ten temat, żebyście też mieli jakby świadomość, że to tak trwa i to tak idzie i idzie nam trochę jak krew z nosa, bo tak się może wam wydawać, ale Tomek, wczoraj cały dzień pracowałeś. No cały dzień pracowałem, jak ci pokażę efekty, to mnie również wyśmiejesz, no nie, wiesz. Ale wiesz, samo zaprojektowanie tej części, no bo no wiem, ja siedziałem na komputerze, jak go podniesiesz, to są zdjęcia części z BMW, więc ja siedzę tutaj przy tym stole i oglądam przez powiedzmy 2 godziny elementy na wszystkich możliwych zdjęciach, żeby potem je rozrysować, wziąć katalog. Jak z tego mam zrobić materiał? No nie mam jak, no ja chciałbym zrobić show, ale z tego się nie da. No ale zrobiłeś potem show w Kielcach? Dojechałem przede wszystkim, ale też zdobyłem pierwsze miejsce. No i dojechał, Tomek dojechał, zdobył pierwsze miejsce i takie rzeczy też pokazujemy, bo nie samym BMW polskim się żyje, jakby czasami trzeba się zresetować i wyczyścić głowę i dodać trochę sportu. Wiesz, no ten układ centralny to był taki mój najważniejszy punkt renowacji tego auta, bo jakby wszyscy to pomijają, nikt tego nie zrobił, jakby w projektach, które znam, na wszystkich wystawach, wszyscy zrezygnowali z tego, więc ja chcę wyróżnić ten samochód tym, że to jest odbudowane. Fajnie, że te części w muzeum znaleźliśmy do tego, żeby, do te bazy, żeby jakby tych modułów nie odlewać i tak dalej. I jeszcze mam przednie hamulce do zrobienia, znaczy przednie rurki do zrobienia w tym całym układzie, które mi zostały. No ale w tej chwili już kończę ten układ hamulcowy, który też nie było go w tym samochodzie, bo on był zrobiony na hydraulikę. No tak, jakby znaczy na hydraulikę był zrobiony najprawdopodobniej jeszcze nawet w latach 30. no bo jakby to już było. Sądzę, że po wojnie, ale jakby my nic w tym aucie nie mamy, tak? No i to są rzeczy, które zajmują mnóstwo czasu, nie są medialne, ale pokazujemy też, no, że jakby projekt, żeby sobie nie siedział tam w cieniu. Natomiast no, zawieszenie przednie, kiedy postawimy
na kołach, no dobrze, no to będzie medialne, to będzie efekt wow, tak. Zadowolimy was, no ale nie będziemy nic też sztucznie robić, tak? No, znaczy, bo... takie było założenie tych materiałów od zawsze i tak, tak będzie, no jakby idzie to swoim tempem, swoim własnym tempem, które to realizujemy, czasami idzie szybciej, czasami idzie wolniej, czasami oczywiście jakby ty siedzisz nad projektami, które jakby musisz skończyć biznesowo. 3,5 miesiąca sezonu miałem, dopiero teraz wróciłem do gry, no nie, no mówiąc uczciwie, no nie, więc... jakby i tego też nie ukrywamy. I nie ukrywamy też, że wrócimy do Corvette. No. Wrócimy. Mamy problem z półosiami na przykład, bo Patryk już dostarczył mi suma summarum 4 półosie, z czego jedna prawie się nadaje, więc jakby też jest rzecz, która była planowana, że pójdzie łatwo, szybko i przyjemnie, a nadal ja mamy problem. Ja muszę w przyszłym tygodniu te półosie poszukać jeszcze dodatkowe. No. I co ty jeszcze chciałeś? Amortyzatory tak? Tylne, bo tak, przednie zawieszenie już lakierujemy teraz, wszystkie elementy, mamy to zrobione, ocynki poszły już nawet, piasty kół łożyska zamówiliśmy, więc jakby jeżeli to wszystko wróci, to możemy w końcu auto postawić na kołach pod warunkiem, że będziemy mieli te półosie, tak? I to jest moment, w którym zaprosimy ten samochód, który ma być na wzór tarcz kotwicznych i układu hamulcowego i będę musiał cały układ hamulcowy mechaniczny skopiować do niego, ale będziemy już gotowi, bo jakby będzie wszystko przygotowane centralnie, połączone z pedałami, będziemy mogli wytworzyć nowe linki, nowe szczęki, nowe okładziny, rozpieraki, nowe tarcze kotwiczne, no nie? I w tym momencie zostanie nam kwestia złożenia silnika i skrzyni. No blok mam zrobiony. Na jakim etapie jest silnik? Blok mam zrobiony już cały. W tej chwili jest produkowany wałek ten sportowy, który został zaprojektowany. Jakby tych materiałów nie dołączałem, bo chcę jakby silnikowo zrobić, jakby kompleksowo, żeby to było zrozumiałe też, no bo wrzutka o drobnych rzeczach jakby nam nie rozwiąże problemu. Tłoki również są w produkcji i korbowody, więc jakby to są rzeczy, które nam zjadą na gotowo. Głowica jest zrobiona, no i zaczniemy go montować. Dobra, ale tłoki mamy tak, bo korbowody mamy dorabiane, a tłoki mamy... Też dorabiane. Okay. Też mamy stopień sprężenia zwiększony. Wyważone to wszystko zostało też pod kątem wałka, nowe obsadzenia wałka będą zrobione, jak wróci wałek. Wałek jest zrobiony w Katkamie w Belgii. Zaprojektowany specjalnie pod to auto, więc w ogóle no, największa firma w Europie. Korbowody w Polsce. Korbowody w Polsce. I w Polsce, tak. Super. No ale największa firma w Europie robi do projektu wałek rozrządu. Także, w Europie. No. Warto, że mamy polskie korbowody. A byś powiedział, polskie BMW, polskie korbowody. Wiesz. No tak, ale na przykład Tomek Strozik, który użyczył mi teraz serwisu i samochodu i buduje ze mną ten silnik. Wiesz, co jest ciekawe, że on tym Seicento jakby zdobył wicemistrzostwo Polski, ale tylko dlatego, że na kilku wyścigach nie był. No ale śmieszne jest to, że ten samochód non stop jeździ, on się w ogóle nie psuje i tam nawet kropla oleju nie wycieka. I mówię, i to zbudować silnik wyczynowy, czyli 1.4, który ma 180 koni, tak? I on po prostu jeździ, nie psuje się, wiesz, na wolno i to jest realny dowód na zdolności tego człowieka, który projektuje te silniki, no bo on robi je na potęgę dla wszystkich wyścigowców, no nie, więc on też do tego podchodzi skrupulatnie, też miał sezon, więc jakby skończył sezon, wiesz, pod koniec września, więc jakby teraz wróciliśmy do tych rzeczy. No wałek jak wróci, musimy go obsadzić w bloku, więc u Jędrka cały czas jest blok. Okej. Okay. No bo musimy go wyłożyskować, tak? Ale oni wyważyli wszystko, bo i dźwigienki zostały, wiesz, zaprojektowane o odpowiedniej wadze, bo to wszystko wpływa na projekt wałka, no nie? Szklanki, popychacze, więc jakby to jest kompleksowy projekt silnika, tak? To nie jest tak, że wałek po prostu z półki bierzesz od 3,2,8 i wkładasz, tak jak wszyscy, tylko to jest indywidualny wałek, który uwzględnia wszystkie parametry, obniżenie głowicy. Czy to sprężenie... wiesz, jaka będzie różnica w tej pracy? Wiesz, to będziesz miał silnik, który będzie się zachowywał jak współczesny silnik, no nie? Czyli z wolnoobrotowego, podkwadratowego silnika będziemy mieli silnik, który będzie ciągnął z dołu, ale będzie się fajniej też kręcił. Jeździłem 328 i zobaczycie ten materiał pewnie całkiem niedługo, ale i tam mam swoje własne też przemyślenia a propos 328, które swoją drogą będzie można pewnie zobaczyć w przyszłym tygodniu w Poznaniu na targach. Ale wiesz co, ten silnik objedzie 328 seryjny. Ciekaw jestem, bo powiem ci, że te 328 ma potencjał. Ale zobaczysz, wiesz, co się będzie działo tutaj. Ta komora spalania tutaj jest dziwna, no bo mamy z boku świece, nie? Tak. Jakby i tu masz tak, jakby taką komorę spalania. No, głowica jest swoją drogą bardzo ciekawa. No my bazujemy na oryginalnej, jakby były dyskusje na temat zmiany, no ale wiesz, że ja marzę o zbudowaniu 19:1, no która będzie jakby specyficznym produktem na skalę światową. I wszystkie zmiany, które robimy wizualnie nie zmienią się, tak? Łącznie z układem filtrowania, który będzie mechaniczny, prawda? Oleju. Tak, jakby, a to swoją drogą. Dobra, idziemy zaraz do samochodu, żeby nie... Bo ty nie widziałeś w ogóle 3 tygodnie samochodu, prawda? Ja nie widziałem 3 tygodnie samochodu. Czyli ty byłeś na sobie po raz pierwszy widział. A oglądałeś odcinki w ogóle? Tak, widziałem. To dobrze. Widziałem tą rurkę, którą wygiąłeś jedną. No dobrze, nie byłeś zniesmaczony? Nie byłem, bo totalnie zniesmaczony, bo pojechałeś sobie jeździć w Seicento i rurkę wygiąłeś jedną. Dlatego na wyścig nie przyjechałeś, tak? Nie, byli, wiesz co, robiliśmy dużo fajnych rzeczy, ale to... Ja wiem, bałeś się do czego ten. Oczywiście, naturalnie.
A teraz szybkie przypomnienie o porównywarce ubezpieczeń Mubi. Tak czy siak, każdy z nas musi wykupić ubezpieczenie OC dla swojego samochodu. Więc warto kliknąć w ten link, który znajduje się pod tym filmem, wpisać swoje dane, dane samochodu i zobaczyć, czy przypadkiem nie będzie to bardziej opłacalne. Tym bardziej, że pamiętajcie, korzystając z tego linku pod spodem, 150 zł w ciągu 30 dni wróci na wasze konto. Tak, największy problem mieliśmy z tymi śrubami regulacyjnymi. Bo okazało się, że... Ale mówisz, że ten gwint był, tak? Tak, że to było jajowate. Okay. Tam było około... To jest od nakrętu. Tak, ale... No, ale tak chodzi o ten generalnie. No i cała akcja polega na tym, że Filip przeprostował to i poprawił ten gwint na oryginalnej części. Mhm. Więc... bo był problem z wyregulowaniem tego. Czyli wałka zdawczego. Jak widzisz, to wszystko masz nowe zrobione. W tej chwili jest regulacja zegarowa tego dyferencjału, więc Kamilek to wykańcza. No i przerobiliśmy też wałek zdawczy na nowy Zimmering. Oczywiście podczas regulacji się go nie używa, tylko go włożymy na sam koniec. On jest przykryty oryginalną osłoną, więc tego nie będzie w ogóle widać, tej modyfikacji, super. Ale nie będzie ciekło. No, ale wtedy będzie jakby pewność, że to normalnie tak, będzie działało. Tak. Teraz jakby co jest istotne, jakby samochód będzie ciekł wszędzie, bo on ma centralny układ smarowania. Ale jakby to nie przeszkadza. Natomiast nie chciałbym zgubić oleju z dyferencjału, rozumiesz, tak, co chodzi? Szczególnie jak będziemy się tym ścigać. Znaczy będzie słychać. Więc gotowy dyferencjał jest jeszcze nie gotowy. No bo trzeba było, mimo że było gotowe, też nie gotowe. Czyli dyferencjał jest prawie gotowy. Jest prawie gotowy. Od tygodnia. Idealnie. Ale pokaż te swoje rurki. Dobra, ale Kamil się chyba się nie skończysz, tak? Myślę, że tak. O, to jest taka odpowiedź wymijająca jakby, ale... To bądźmy wszyscy dobrej myśli. Tak, to są te moje nudne rurki i rozdzielasz regulator ilości oleju, który idzie w odpowiednie sekcje. Ale wiesz, jakby od razu przy okazji odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, jeszcze jedno, dlaczego te samochody nie mają tego systemu centralnego smarowania? Bo jak policzysz nakład pracy włożonej w rzecz, która jakby nie jest potrzebna, bo możesz to zrobić znacznie szybciej i lepiej, no bo jakby działa to na nowych smarach, nowych łodyskach, na nowych rzeczach, to dlatego pewnie tego nie ma. No jakby to jest serwis tego, dlatego nie ma części, to musisz wszystko dorabiać, tak? Czyli cokolwiek potrzebujesz z tego systemu, no to jeżeli ktoś nie ma narzędzi, no to musi to obciąć, wstawić smarowniczkę i włożyć smar, tak? Na przykład z ciekawych rzeczy, no teraz pracuję nad tym wałkiem do tego układu hamulcowego. No tu będzie cały taki, wiesz, zestaw cięgien różnych montowany do linek. No i musimy ten wałek wytworzyć nowy, ale bardzo ważne jest to, że zobacz, tu są dwie podpory, w których są łożyska. Tak. I teraz ta kabelka, no nie jest narzędziem precyzyjnym, bo to jest element blacharski. Normalnie taka rzecz, żeby łożyska ustawić, no to są tolerancje. Więc Niemcy wymyślili łożysko bujane i zobacz, ja to otworzyłem. Widzisz? O, jest, no. Mhm. I ten głupi detal zajął mi naprawdę parę ładnych godzin, żeby to zrobić, no nie? Żeby zrobić taki detal, a wziąłem to od zwykłego 319, nie Sporta, żeby go przerobić na bujane łożysko, no nie? Okej. Okay. Tak, no bo masz nawet z oznaczeniem masz tutaj od 303, czyli jakby wszystko jedno, bo to jest jedna koleda. Tak. Teraz tak, znowu są na wałku uszczelniacze, bo w wałku porusza się olej, my go rozcięliśmy, żeby zobaczyć średnicę. Wchodzi w to łożysko, tu ma taki uszczelniacz, jakby specjalną blaszkę, tu jest włożona jakiś materiał, powiedzmy, nie wiem z czego to będzie, jakaś fibra, coś takiego i to musi być zamontowane tutaj i to musi się uszczelnić tutaj. I z dwóch stron to musimy uszczelnić, żeby ten olej tylko poruszał się w osi i na pedały. No dobra, ale tutaj i tak będziemy musieli dawać nowy uszczelniacz, prawda? Tak, ja to muszę wyprodukować nowe. Na tym, okej. Okay. Więc jakby tą zwykłą zasraną blaszkę będę znowu robił 2 godziny, no nie? A nie da się tutaj zrobić po prostu nowoczesnego zimmeringu na tym takiego... No nie, ja to odtworzę, to będzie działać. Ja wiem, ale będziesz miał jakby większą pewność, że to nie puści. Ale wiesz, to troszeczkę sam może puścić, no gdzieś musi puścić. No bo to też ten olej nie możesz go zamknąć, tak? No wiem, tak? Bo to przestanie działać, więc on musi się gdzieś wylać, no nie? Więc takie dwa uszczelniacze musimy wytworzyć, żeby skończyć ten cały układ tutaj. Współczesne miasta pełne rowerów będą lubiły to. Tak, i wiesz, i tu będzie ta cała ta oś pracująca. O, to będzie tak od dołu. To będzie wyzwalane pedałem hamulcowym. I w tym momencie jak będzie ciągnęło w dół, to tak, to ciągnie linki tylne do tylnych kół, a to ciągnie linki przednie. Tego w ogóle nie było. No tak, nie było, no bo jakby mieliśmy hydraulikę tutaj wstawioną, pamiętasz, tak. od ósemki. Tak, tak. Więc jakby, no, a ta ośka, która była, bo tam dwie były, to były ośki od innych modeli, które były montowane z przodu i po nich chodziło wahadło hamulca, tego sprzęgła. Mhm.
Więc jakby był układ, który był przed belką, no nie? A my tą belkę przesunęliśmy, przyszliśmy do sporta, no nie? Bo jest inna skrzynia. Tak. Więc jakby no, trzeba to wszystko wytworzyć. W tej chwili właśnie tworzę te elementy łożyskowania tutaj, bo jedno było ruchome, drugie było na stałe i tak to też trzeba zrobić. Nawiercić, znaczy nafrezować miejsca na kliny, na blokady śród i złożyć. Więc za tydzień również nuda, od razu mówię. Jedną zasraną rurkę założę. Ale będziesz nagrywał wobec tego? Nagra. A może nagrasz i pokażesz, jak się robi tą zasraną rurkę jedną? Dobrze. Mówię pół żarty, pół serio, ale no tak to... Nie, ale ja wiem, ale dlatego tak ja też sobie to cisnę. No, jakby... no wiesz, no kilkanaście godzin ten element zajął, tak? No. Ale z drugiej strony jakby też jakby z absolutnym szacunkiem dla was, dlatego też chcemy wam wytłumaczyć, jakby jak to wygląda, że to nie to, że ktoś ma coś w nosie. Co już nie zrobimy. Kiedy... Też musimy te wszystkie sworznie wytoczyć, tak? Bo one mają, to są śrubki przełożone, one mają swoje luzy. Więc ja nie założę wymiaru normalnie szóstki, bo to będzie latać, cykać, hałasować, więc muszę to też poprzefrezować na większy rozmiar. Wytoczyć zwykły pin, który będzie miał jakiś tam nadwymiar, nie wiem, powiedzmy 6,7 czy coś, no żeby to po prostu wszystko... No tak, ale a powiedz mi, a smarowanie jakieś tutaj wtedy dorobimy? W tych jest zwykły smar, jest smarowanie pedaliery tutaj, tu są wszystkie oczywiście też tulejenowe wytoczone, więc pedaliera jest smarowana, no nie? Tutaj jest włożona tuleja też, która nie wymaga smarowania zewnętrznego, bo ona po prostu jest tego typu materiał i ręczny, który w poniedziałek odbieramy pochromowany ręczny i on też ma smarowniczkę tutaj, czyli ręczny jest również smarowany centralnym systemem smarowania i kolumnę kierowniczą będę miał odebraną, no nie? Super. Więc Artur też się napracował, ale już widziałem. No widziałem, efekty. Że tam... Tak, no miał problem, bo wanna mu jakaś tam się uszkodziła i generalnie marzyłem, żeby na piątek mieć te chromy i złożyć, wiesz, piękny chromowany ręczny, ale go nie złożę w tym tygodniu, go będziemy składać. Nie? Czyli w przyszłym tygodniu będzie jedna rurka i ręczny. Widziałeś te pokrowce? Widziałem, śliczne są. No. Nie, super są. Czyli element ochronny, który też powoduje niezacieranie się stricte resorów, tego, że ten smar jest w środku i on działa, funkcjonuje, coś, co jakby potem już nie występowało, nie? Nie występowało. Nie występowało. Ale zobacz, do dzisiaj nawet masz pick-upy, które mają resory, tak. No bo jakby zawieszenie resorów jest proste i jakby działa i funkcjonuje, więc po co zmieniać? Nie jest precyzyjne, ale jakby jest proste. Ale nikt nie stosuje takich osłon. A to jest też kwestia tego, że to są wielopiórowe. Teraz jakby współczesne resory, one mają na przykład 2 czy 3 pióra, mają przekładki teflonowe. No tak. Ale też zakres pracy w tym samochodzie jest zupełnie inny i te pióra wykonują większą pracę względem siebie. I po prostu jak się dostaje tam zabrudzenie, to po prostu działa jak papier ścierny, no nie? Również na przedni resor mamy zrobione. Oczywiście w ostatecznym montażu będzie wszystko wysmarowane, zaszyte. Jakby szycie jest na dole, ale to jest na zakładkę. Czyli to jest szczelne sznurowanie. Czyli one jakby wchodzą na zakładkę i tak jak powiedzmy kurtka alpinista, nie? Że to nie jest tak, że się poda spodu może dostać, nie? No dobra. No i te resory, amortyzatory potrzebujemy, one są inaczej montowane odgórnie. Dobrze. Więc musimy to ogarnąć. Ja jeszcze też teraz dorabiam śruby koronkowe, zabytkowe, bo jest nietypowy skok gwintu. Więc musimy je wyprodukować. Czyli też nie założę nakrętek, które mogę kupić, tylko muszę je niestety zrobić, no nie? No dobra, powiedz mi teraz tak, co robimy z... Ty nagrasz jeszcze dzisiaj coś? Bo tak, dzisiaj, tak, tak. Dzisiaj słuchajcie, jest wcześniej, jest czwartek, więc przyjechałem wcześniej, bo my wyjeżdżamy do Padwy. Zawsze wpadamy w piątek. Czy będziesz, czy podeślesz nam jakieś materiały, tak, żeby dołączyć tak, do tego? Tak. Dobra. A jeszcze też dorabiamy jeszcze pedały oryginalne, one miały nitowane te końcówki. Tak. Teraz dorabiamy te blaszki, frezujemy też. Wiesz, żeby stopki były ładne takie, wiesz, do tego i drugiego pedału nie mam, więc muszę też dorobić drugą ośkę identyczną od z tego rocznika i z tego modelu, no nie? I zanitować tak jak w fabryce, czyli to będzie czarne, to będzie... Czyli myślisz, że ten hamulec i sprzęgło było takie same? Znaczy tu jest w ogóle zjechane, no nie? Tak, ja wiem, ale poczekaj, bo ono było, trzeba zobaczyć na zdjęciach, jedno jest w jedną stronę wycięte, drugie jest w drugą stronę wycięte, tu. Tak, o to. One są w lustrzanym odbiciu, tak, bo one są dosyć... blisko siebie. No. No. Bo kiedyś nie chodzono w butach, sneakersach, tylko... Tak, tylko że były oficerki takie. Tylko były takie, jak no, sportowe buty, to były skórzane, no, wiesz. No. Ale to również trzeba wyprodukować, tak? Więc nie jest to kwestia, że tylko polakieruję, ale muszę wyprodukować te elementy i dopiero wtedy możemy... Ten jest tu, tak, ten jest tu, a drugi będzie w drugą stronę, widzisz? Mhm. No dobra. Tak bym to nagrał. Zadowolony jakby w reklamie jogurtu grał. Bo rurkę widzę, tylko pogiętą jedną rurkę założoną.
Bo generalnie byłem szczęśliwy, ale poczytałem w komentarzu, bo faktycznie założył jedną rurkę. No, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Jak w polskim filmie. Tak. Patrzysz w prawo, patrzysz w lewo, wstajesz i wychodzisz. Droga na Ostrołękę. Pies, kura, koń. Wchodzimy w kolejny etap. To jest zestaw mechaniki, hamulcy BMW 319. To są hamulce mechaniczne, czyli wszystkie podłączenia z kołami są przy pomocy linek. To jest jeden z elementów, który znaleźliśmy w muzeum. To jest taki wałek, który się tutaj znajduje. A na tym wałku znajdują się kolejne elementy. Zabieram się za dorabianie nowego wałka. Ok, zaczniemy od przerobienia lekko tego elementu, ponieważ pochodzi z innej serii, ale zaraz wykonamy wejście do tych materiałów, zrobimy zaślepkę aluminiową i będziemy mogli ustawić się pod sztywne łożysko do wałka hamulcy w naszym BMW. Niestety musiałem sobie kupić imaczek mały do tego, bo nie miałem takiego małego. Teraz go zamontuję na wierce to i zrobię wejście do środka. A może srebro? Może srebrem to spowali. Mają. Mają. Element zamontowany. Ale ma być. Podtoczony. I teraz ważna rzecz. Wałek jest osadzony na dwóch łożyskach. Ale jest niewykonalne, żeby ustawić wałek precyzyjnie na łożyskach na belce stalowej. To nie jest mechanika precyzyjna. Więc zostało wymyślone takie łożysko, które się buja. I w jednym z gniazd jest właśnie takie uruchome łożysko. To rozwiązuje problem osiowania i pracy tej belki, żeby pracowała w osi. I ja zrobię dokładnie tak samo. Teraz muszę wykonać taki dekielek za ślepkę, dlatego żeby się nie wydostawał olej.